Dzień dobry Państwu. Mam przed sobą bardzo ciekawy materiał. Podręczniki do nauki języka polskiego dla szkół ponadgimnazjalnych, druga część. Nazywa rzecz się Ciekawi świata. I mamy tutaj rozdział, który w jednym wydaniu. Podręczniki pochodzą z 2012 roku, nie z obecnego czasu. W pierwszym wydaniu mamy rozdział omawiający kazania sejmowe Piotra Skargi pod tytułem Język w służbie kontrreformacji. W innym wydaniu, nie wiem czy to był dodruk, czy to była zmiana, mamy do czynienia z tym samym rozdziałem, w każdym razie tym samym materiałem, kazaniami sejmowymi Piotra Skargi. Rozdział natomiast nazywa się już Język w służbie ojczyźnie i Kościołowi. Język w służbie ojczyźnie i Kościołowi. Czy służba kontrreformacji jest służbą ojczyźnie i Kościołowi? Nie rozumiem tego przesunięcia semantycznego, bo wiem o tym, że Mikołaj Rej i Jan Kochanowski sprzyjali reformacji, a są to, ośmielę się twierdzić, ojcowie języka polskiego. Dlatego jeśli Państwo jesteście lekko zmieszani, to zapraszam Państwa do przeczytania książki Petera Marshalla pod tytułem Reformacja, krótkie wprowadzenie, którego jestem współtłumaczem razem z Maciejem Pocem. Rzecz została wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, które idzie w ślady Oxford University Press. Bardzo ciekawa książeczka na jedno posiedzenie, sto kilkadziesiąt stron. Bardzo interesujące wprowadzenie do reformacji. Tam znajdziecie Państwo odpowiedź, czy reformacji można było uniknąć, czy Marcin Luther jest aniołem, czy też czarnym charakterem, albo bohaterem, czy też odpowiedź na pytanie, co dała reformacja kobietom. Wszystko to znajdziecie w tej małej książeczce. Serdecznie zapraszam.